I co, nic więcej nie powiesz? Tutaj by fajna muzyka leciała w wersji na PC-ta, z tego co ja dobrze pamiętam. Taka, wiecie, bardzo, nie wiem, tropikalna. No czemu ja zginąłem, skoro uderzyłem tylko robopirata? Okej, okay, dobra, gra sama z siebie zalicza mi tutaj deady. Niech będzie, okej. Swoją drogą, The Lost Island całkiem fajnie wygląda tutaj w tej wersji gry. Podobnie wygląda jak w PC, Dreamcast i tak dalej, aczkolwiek są również elementy, które nie pojawiły się, że tak powiem, w wersjach tam wyżej wymienionych. No mówię, poza też wersją na PS1, bo w wersji na PS1 The Lost Island w ogóle nie miało swojego debiutu oficjalnego. Ja pierdzielę, myślałem, że ja tego nie przeżyję. No to by było dosyć zaskakujące, jakbym tego nie przeżył. Ale dobra. Płyniemy sobie w dół L2 oczywiście. Tutaj się musimy uzupełnić. Zdrowie w sensie musimy uzupełnić. Wiecie, o co chodzi. Co, coś pominąłem? Mam dziwne takie wrażenie, że jak wiecie, kamerę tak jakoś dziwnie odwrócę, to nie do końca właśnie zobaczę, czy ja czasem niczego nie pominę. Tak wiem, odkryłem Amerykę, ale wiecie, czasami twórcy lubią takie rzeczy sobie pochować, zwłaszcza w Revolution. No i wszystkie klatki stąd mamy zebrane, no i to się liczy. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. No dobra, no to skoro jesteśmy tutaj, to lecimy teraz do góry. Po lumki. Bo nic już nam innego nie pozostało, tylko lumki. Dokładnie. To muszę przyznać, że to są sekwencje, które mnie bardzo niepokoją, bo tutaj faktycznie gra stoi i no potem nagle wraca do swojej płynności. To mogę przyznać, że to jest czasami irytujące w Revolution i na emulatorku, aczkolwiek ta gra nie chodzi aż tak źle, jak gamer ją opisywał. Macie dokładny przykład po tym, jak tutaj gram. Tak, tutaj mamy możliwość oczywiście uderzenia w bombę, dzięki czemu tutaj byśmy odblokowali sobie sekwencje z lumkami, aczkolwiek no niestety nie mamy jeszcze możliwości atakowania tą bombą, więc no nie odblokujemy sobie tamtej sekwencji. Co za tym idzie, również tutaj 100% nie zrobimy. To jest jeszcze lepszy, że tak powiem, jeszcze lepsza wersja muzyki z piratami. To jest szczerze chyba właśnie moja ulubiona względem tamtej, co była, kiedy się naparzaliśmy praktycznie na plaży z robopiratami. No, a przy okazji sam oberwałem. To też trzeba oczywiście podkreślić. Tak, Nerfy. Wiem, że to jest magiczna kula. Tak, Marfi tutaj, wiadomo, to jest gra dla dzieci, wszyscy doskonale chyba o tym wiemy, nie musimy tutaj raczej
udawać nie wiadomo jak mądrych, nie wiadomo jakich Einsteinów. Aczkolwiek wolę to przewinąć. W dużym skrócie Murphy tłumaczył tutaj, że no to jest magiczna kula, ta magiczna kula musi być włożona do odpowiedniego miejsca. Czyli przykładowo, jak masz kulę koloru żółtego, to musi być to kolor żółty, w sensie trójkąt żółty. Jeżeli będziesz miał kolor niebieski, to kolor niebieski. Pamiętaj, że te kule mogą odblokować ci różne sekwencje w postaci drzwi czy innych tego typu bram. Pamiętaj, jestem Murphy, jestem wszechwiedzącym bzyczkiem, który jest w stanie cię bzyknąć w każdej możliwej chwili, mimo że o tym nie wiedziałeś. Jakim cudem byczka skrzywdziła mnie do takiego stopnia, że musiałem się tu ponownie zrespić? Żądam wyjaśnień od producentów. Ale przynajmniej możemy sobie tutaj przejść. Ojejku. Tęskniłem trochę za takim stricte mocnym śmieszkowaniem w let's playach. Lubię to robić, nie powiem, że nie. A kiedyś taki poważny pomidor był, kurde, kiedyś to było, kiedyś taki drętwiak z ciebie był, taki symulator, kurde, robot. A teraz to, kurde, chociaż jesteś człowiekiem, nagrywającym dalej gierki. Ale to nie wstyd. A co to ma być? Czemu tutaj ten do końca się nie otworzyło? Halo, zaraz tutaj zgłoszę to do prokuratury, się skończy. Kurde. Swoją drogą, nagrywam ten let's play też w momencie, znaczy w sumie ja to nagrywam 20 września, a od paru dni już krąży po internecie informacja, że niestety Michel Ancel poddał się z gamingiem i już przeszedł na zupełnie coś innego, tak więc szanse na Raymana 4 tak na dobrą sprawę już spadły do kompletnego zera. Więc tutaj możemy zapalić sobie świeczkę. Idziemy dalej. Tak, ja wiem, że to jest mega ślisko, bo w końcu to jest lód. Nie, żebym się czepiał. Dziękuję za podpowiedź, Murphy. Nie skorzystam z niej. Tak, tej sekwencji również nie było w wersji na PS1. W zasadzie to sekwencja, by dostać się do strażnika pierwszej maski z czterech, no to była zupełnie inna, bo ona była połączona z poziomem Wellbay, czyli Zatoka Wielorybów. Tutaj nie ma lumka? Nie ma, nie ma. W wersji na PC wiem, że byłby tutaj lumek. Ty, no kurde, ładnie nam poszło, ej! Jestem zadowolony teraz z tego przejazdu. Jest i on, Axel, strażnik sanktuarium wody i lodu. Lodu i wody, wody i lody, no. Sorry, musiałem się zastanowić raz a porządnie. Powiem wam tak, jeden z trudniejszych bossów, jak widzicie. Kurde, masakrycznie koleś mnie zepchnął. Nie podoba się mnie to. Działa na moją on niekorzyść. Tylko tyle powiem od siebie. Serio, to jest tak żałosny boss, że nie da się przy nim zrobić game overa. Naprawdę, to trzeba być wybitnym, żeby zgame overować przy jakimkolwiek strażniku maski. Bo naprawdę oni są wszyscy żałośnie łatwi. Brakuje mi trochę tego, co było w wersji na PS1, czyli dialogu między Raymanem a strażnikiem maski. Bo uważam, że to było naprawdę fajne, że Rayman między nimi tam rozmawiał. Znaczy z nimi rozmawiał. No trochę szkoda, że tego nie zrobili w Revolution również. Bo mogłoby to naprawdę ciekawie wyglądać. No ale trudno. Idziemy po naszą pierwszą maskę. Za chwilę będziemy mieli dosyć długą cutscenkę.
Żałuję, że mi się Mirinda skończyła, bo kurde, bym się teraz napił, bo zaschło mi w gardle od półtorej godziny tutaj, kurde, drze japę. Znaczy, może nie drze japę, ale po prostu, wiecie, wam staram się w jak najciekawszy sposób poprowadzić lecpę, więc mam nadzieję, że to również doceniacie. Więcej takiego pomidora, takiego z pozytywną energią, co nie? Co, zebraliśmy naszą pierwszą maskę i teraz no wygląda to jak wygląda po prostu. Pierwsza maska została zebrana, więc możemy teraz przejść do cutscenki. No i tutaj zaczynamy już stage 3x10 i 22% gry już mamy w półtorej godziny. Big Brain. Welcome. I am Polycus, the spirit of the world. I see that you have found the first of my four masks. For now, I am far away and can only speak in dreams. But if you bring me the last three masks, I will awaken and help you to fight the pirates. Ale umyłbyś te paznokcie od stóp, co? Takie żółte, fuj! Nie, ale aktor głosowy Polokusa to jest nawet ciekawy w tej... Chociaż wolałem tego z PS1, szczerze powiedziawszy. No ale to jest creepy, jak takie, wiecie, zbliżenie jest na tą mordę. Ja pierdzielę. No niestety, no nie udało się, no co ja mogę więcej powiedzieć? No starałem się jak mogłem, no ale i tak bym nie zdobył wszystkiego, więc jaki to jest sens? Nie widzę sensu. Nie, nie widzę. I znowu tutaj wylatujemy, widzicie? No jak na złość, no po prostu jak na złość. Znowu tutaj. The pirates have built huge doors to stop you from advancing. I've asked Clark the Giant to help you smash the first one. Hurry to the east plane. Clark's waiting for you there. Tak, Clark tam na nas czeka, o ile znowu mi gry nie zbaguje. Frajer jeden, kurde, taki umięśniony, a grę mi baguje. Niech go szlak trafi, jasny. W razie co sobie zapiszę, żeby nie było, że znowu coś się podobnego wydarzy. Mam nadzieję przynajmniej, że się teraz nie wydarzy. Frajerzyna jedna, kurde, za 2 złote. Co on se wyobraża? Aha! Clark tutaj się wszystkich pozbył. A, czyli nie ma tej cutscenki, okej. To jeszcze lepiej. To w takim razie, widzicie, mieliście możliwość zobaczenia, jak Clark wszystkich rozpierdziela. Do takiego stopnia, że... już nie ma piratów. Tutaj sobie oczywiście zapiszemy. Lee's House. Tak, możemy tutaj pójść i chyba odblokować sobie tą minigierkę. Tak, to zrobimy sobie na sam koniec. Co wy na to? Ja nie widzę problemu. Remember this. Each time you free 10 familiar spirits, go near one of my magic stones, and I'll give you access to a new world. Well done, Rayman. You freed enough familiar spirits. I can open a new door for you. No, dzięki temu odblokowaliśmy sobie właśnie minigierkę, do której możemy wejść. Jump Challenge. Oczywiście, wchodzimy. Ja się nie boję wyzwań. Tfu, tfu. Dawaj, klepiemy się teraz. Ho, ho tutaj.
Musimy tutaj zebrać 20 tych czerwonych lumków. Ja już widzę, że mi się nie uda, nie? Oczywiście, że restart. Jeszcze raz. Dobrze. Teraz się udało. I przy okazji sobie odnowiliśmy energię. Możemy sobie stąd wyjść. To by było na tyle. Aha, zapomniałem jeszcze, że 4 lata temu robiłem też kultowy livestream z wakacji. Poczekajcie chwilę. No, pamiętam jak 4 lata temu w 2016 roku, myślę, że Capybar i wiele osób będzie pamiętało ten kultowy stream na zakończenie wakacji z Raymana Revolution, co obiecałem, że kiedyś go w końcu dokończę, no i się nie udało, no i nie dokończyłem, no i wszyscy teraz na mnie źli są pewnie za to, znaczy pewnie połowa nawet nie pamięta z tamtej widowni, że miałem to kończyć, ale no, mniej więcej chyba doszliśmy sobie gdzieś tam do 30% z tego co pamiętam, albo 40%. The Teensies asked me to help you find Globox's house. I'll show you a passage. Follow me. Oczywiście tutaj chatka Globoxów również jest, aczkolwiek inaczej ona trochę wygląda niż w wersji na Dreamcasta, ale do tego spokojnie jeszcze zdążymy się nie tyle co przyzwyczaić, co zdążymy zobaczyć. Dobrze, moi drodzy. Zobaczę tylko jeszcze do mojej kajetki, czy aby na pewno wszystko wspomniałem, bo mam takiego kajecika, który pozwoli mi sprawdzić, czy aby na pewno o wszystkim pamiętam. Swoją drogą tutaj fajny bajer jest, że te napisy się zmieniają na różne kolory. Tak, w zasadzie to, co chciałem wspomnieć dzisiaj, to wspomniałem. Wszystkie ciekawostki, jakie chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Nie ma nic, o czym bym zapomniał. No może poza tym, że tak jak mówię już kiedyś, jak robiłem ten maraton Raymana, który warto byłoby skończyć i po tej gierce myślę, że nagramy sobie już ostatnią grę z tego maratonu i w końcu skończymy projekt, który zacząłem 4 lata temu, czyli maraton Raymana. Wiecie, wszystkie gry do Legends, bo mini nie będę robił. Nie, ja gówna tykać nie będę, że tak powiem. No cóż. Muzyczka fajna jest. Ta, a gamer mówi, że tutaj soundtrack jest niepasujący. Znaczy, może w jakimś stopniu trochę jest inny niż to, co mieliśmy w Raymanie 2 na PC-ta i wielu innych wersjach, ale to też nie jest zły soundtrack, nie będę tego ukrywał, chociaż to jest moja subiektywna opinia, ok? Nie musicie się z nim zgadzać. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się ten let's play spodobał, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać, czy podoba wam się Rayman Revolution ogólnie jako gra, nie tylko jako seria na moim kanale. Czy się cieszycie, że w końcu się pojawiła oficjalnie? I czy powiedzcie, jak bardzo wielkim psycholem jestem robiąc w tej gierce 100%, robiąc dosłownie wszystko. Dajcie znać w sekcji komentarzy. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z lewami i różnymi tego typu filmami. Z gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku, Discord oraz Discord Crowzeibatsu, ponieważ tam się często udzielam. Linki są pozostawiane w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Rayman 2 Revolution i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa.